Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dane liczby x, y i z tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności. Co tu musimy zrobić? Musimy troszkę te wyrażenia przekształcić, pousuwać dokładnie niewymierności z mianownika. Zacznijmy od liczby x, czyli nasz x to jest 3 przez pierwiastek z 5 odjąć 2. My mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 plus 2 zawsze mnożymy przez wyrażenie, jeśli mam na przykład jakiś pierwiastek odjąć liczbę w mianowniku, to żeby usunąć ten mianownik, to mnożę górę i dół przez takie samo wyrażenie, tylko z przeciwnym znakiem. Jak to jest minus, to tutaj musi być plus. Czyli mnożę górę i dół przez pierwiastek z 5 plus 2, pierwiastek z 5 plus 2. No i co nam wychodzi? 3 razy pierwiastek z 5 plus 2 przez 5 pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5 plus 2, jakbym wziął to w nawiasy, to będzie po prostu 5 odjąć 4. Co będziemy mieli? 3 razy pierwiastek z 5 to są 3 pierwiastki z 5, 3 razy 2 to jest 6, no i 5 odjąć 4 to jest 1. Czyli mamy 3 pierwiastki z 5 plus 6. Idziemy dalej. Liczba y. No to jest po prostu 12 przez pierwiastek z 5 minus 1. No i usuwam niewymierność z mianownika, czyli mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 5 plus 1 i tutaj też pierwiastek z 5 plus 1. Co będziemy mieli? Będziemy mieli 12 razy pierwiastek z 5 plus 1 przez pierwiastek z 5 minus 1 razy pierwiastek z 5 plus 1, to będzie po prostu 5 odjąć 1 ze wzoru skróconego mnożenia po wymnożeniu tych dwóch nawiasów. Czyli tutaj powstanie nam tak, w liczniku 12 zostawiamy pierwiastków z 5 plus 1, a w mianowniku mamy 5 odjąć 1, czyli 4. 12 z 4 skracamy, tu jest 1, tu jest 3, czyli mamy 3 pierwiastki z 5 plus 3. No i trzecie wyrażenie, liczba z. Liczba z to są po prostu 3 pierwiastki z 5 plus 2. Zobaczmy przy y, jeszcze zgubiłem to jedynka, tu jest jeszcze dodać 1 do tego wszystkiego, czyli do tego wszystkiego trzeba wszędzie dodać 1, czyli tu jeszcze plus 1, czyli to będą 3 pierwiastki z 5 plus 3 plus 1, czyli plus 4. No i zobaczmy, czyli tak, z to są 3 pierwiastki z 5 plus 2, y to jest, są 3 pierwiastki z 5 plus 4, natomiast x to są 3 pierwiastki z 5 plus 6. Żeby dany ciąg był rosnącym ciągiem arytmetycznym, to musi być taka kolejność. Najpierw ta liczba, czyli najpierw z, później liczba większa, czyli liczba y i na końcu liczba x, czyli kolejność z, y, x. Z, y, x, odpowiedź A.